WIGPOL jest firmą zajmującą się produkcją zrobotyzowanych linii paletyzacji, depaletyzacji i pakowania zbiorczego. Wdrażanie najnowszych osiągnięć techniki zgodnych z koncepcją przemysłu 4.0 jest dla nas bardzo istotne. Z uwagi na to zdecydowaliśmy się na zastosowanie rozwiązania z obszaru cyfrowego bliźniaka dostarczanego przez firmę Siemens. Metodę tę wykorzystaliśmy do opracowania projektu i przygotowania symulacji kompletacji torebek linii pakowania i paletyzacji makaronu. Cyfrowy bliźniak jest cyfrową reprezentacją przedmiotu występującego w prawdziwym świecie. W wirtualnym środowisku mamy możliwość testowania różnych scenariuszy pracy maszyny, dzięki czemu zaoszczędzamy czas oraz uzyskujemy efektywniejsze oraz bardziej funkcjonalne rozwiązania. Stworzony w komputerze model ma odpowiadać rzeczywistemu obiektowi, dzięki czemu mamy możliwość testowania różnych rozwiązań i modyfikacji np. części maszyn. Uważamy, że wdrażanie rozwiązań bazujących na cyfrowym bliźniaku jest filarem przemysłu 4.0. Dzięki zastosowaniu cyfrowego bliźniaka wszystkie nowe powstające rozwiązania w WIGPOL-u są poddawane kompleksowym testom. Istotną zaletą tego systemu jest możliwość przeprowadzania wirtualnego uruchomienia poszczególnych elementów maszyny, podczas których następuje weryfikacja zgodności działania z założeniami projektowymi. Na wyzwania związane z projektem miało wpływ kilka czynników. Po pierwsze, wysoka wydajność maszyny, następnie różnorodność podawanego asortymentu, jak i zapewnienie ciągłości w dostarczaniu produktu. Dodatkowo mechanika układu stwarzała realne ryzyko kolizji elementów mechanicznych. Konieczne zatem stało się sprawdzenie programu sterującego jeszcze przed wypuszczeniem maszyny do produkcji, a samo testowanie miało na celu weryfikację, czy maszyna spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i wydajnościowe. Proces symulacji polegał na stworzeniu modelu cyfrowego bliźniaka, a następnie jego integrację w programie sterującym. Do tego zadania użyliśmy narzędzia Mechatronic Concept Designer, wchodzącego w skład systemu NX, narzędzia Simit, pozwalającego nam na symulację telegramów ProfiDrive, wirtualnego sterownika PLC Sim Advance oraz narzędzia TIA Portal. Wdrażanie technologii bazujących na cyfrowym bliźniaku pozwala inżynierom już na wczesnym etapie budowy maszyny unikać błędów projektowych i testować ją w różnych scenariuszach pracy. Dzięki temu firma WIGPOL może dostarczać bardziej dostosowane do potrzeb klienta systemy paletyzacji i depaletyzacji. W przypadku zastosowania cyfrowego bliźniaka w układzie kompletacji torebek niewątpliwą korzyścią było sprawdzenie mocno kolizyjnego układu w środowisku wirtualnym. Zapewniło to komfort pracy programistom. Nasi inżynierowie nie musieli martwić się o potencjalne koszty oraz czas potrzebny na przywrócenie układu do pracy. Z punktu widzenia klienta końcowego niewątpliwą korzyścią było otrzymanie w pełni optymalnie przetestowanej maszyny. Dodatkowo sumarycznie skróciliśmy czas uruchomienia linii u klienta końcowego.